Cześć, ma to guten morgen. Jak oglądaliście poprzedni film, to wiecie, że możecie się domyśleć, że jesteśmy w tym samym miejscu i Woron nagrywa dzisiaj taśmowo. A kolejnym tematem będzie nowa lemontka. Dlaczego na nią się zdecydowałem? Jak oglądaliście poprzedni film, to już wiecie. Ale tutaj chciałbym powiedzieć, dlaczego warto dopłacić za lemontkę, jak się okazuje, bo trochę kosztuje względem tej, która była, albo którą możemy dostać i kupić. I dlaczego nie żałuję żadnej złotóweczki wydanej na tą lemontkę. Zapraszam. Teraz tak, mamy znowu tą trudną nazwę dla Worona kolarzyny. Profil design. Nie mam pojęcia, ja to tam z czytania to dopuszczające. Ale za to możemy sobie zobaczyć, jaki to jest model. I ten model to jest 50A. Dlaczego w ogóle, zacznijmy temat od nowa. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się na zmianę lemontki, chociaż miałem fajną, lekką lemontkę? Właśnie. Pierwsza wada tej lemontki to ciężar względem mojej starej. No i to bardzo chyba duża różnica, bo tamta lemontka ważyła, nie chcę teraz skłamać, około 300 gram. Ta waży pewnie 700, więc przekilowałem cały temat. Ale jak się okazuje, w ogóle to te kilogramy, gramy nie mają żadnego znaczenia. To jest taka chyba największa wada tej lemontki, oprócz ceny, że waży dużo. Dlaczego zdecydowałem się na zmianę lemontki? Ponieważ po fittingu okazało się, że stara lemontka, inaczej, pozycja na starej lemontce jest za nisko i moje ciało po prostu nie jest w stanie wygenerować mocy, jaką wygenerowałby w lepszej pozycji, w tym przypadku wyższej. I tak, weźmiemy trochę tutaj dziki donga. W tej lemontce możemy zastosować sobie takie dystanse. W tamtej lemontce tego nie można było, gdyż jakby to zobrazować, na kierownicy zrobimy to. Na tej lemontce mamy mocowanie w ten sposób, czyli możemy dać śrubki góra-dół. W starej lemontce mocowanie było w ten sposób, czyli nic nie możemy zrobić, jeśli chodzi o góra-dół. Także to jest największy argument do tego, żeby kupić tą lemontkę. I jak mi się wydaje, przeglądając rynek, ta lemontka, jeśli chodzi o to, jakie ma ustawienia, jest chyba w swojej kategorii najtańsza. No, ja zapłaciłem za nią chyba 650 zł. Wiem, cena kosmos, też nie chciałem tyle wydać, ale ze względu na to, że chciałbym być lepszejszy, to wydałem. Kolejna sprawa. W starej lemontce był bardzo wąski zakres, jeśli chodzi o tutaj miejsce, na którym ułożone są nasze łokcie. Ja teraz oderwę, mam nadzieję, że nie zgubię tego rzepa i pokażę Wam, ile mamy możliwości do tego, żeby ustawić te tutaj uchwyty. Chyba uchwyty. Teraz tak, pierwsza kwestia. Na dole mamy, nie wiem czy zobaczycie, zobaczycie, mamy aż trzy możliwości do środka i na zewnątrz i tutaj mamy dwa do przodu, do tyłu. Jaki to nam daje komfort? Taki, że możemy sobie ustawić tutaj, jak nam pasuje, przy mostku szerokość lemontki. W starej lemontce były chyba tylko dwa w tą, ale tylko na tym uchwycie. W prawo-lewo chyba było po jednej dziurce i ja musiałem dostosować kierownicę, mostek i pozycję, w sensie góra-dół, do tej lemontki. A tu mamy taki komfort, że pozycję dostosowujemy do siebie, w sensie kierownicę, a lemontkę
możemy dostosowywać już tak jak nam pasuje w drugiej konfiguracji. W moim przypadku wleciało tu 5 cm podkładki i teraz tak, to że my możemy tymi rurkami sobie popychać i wpychać, czyli do przodu, do tyłu, w bok i takie różne inne, to zobaczcie ile mamy możliwości na to, żeby dobrać sobie odpowiednią pozycję. Także płacimy dużo, ale mamy jeszcze więcej możliwości. I ciekawostką, do tamtej remontki, ona kosztowała chyba 200 zł, nie mamy możliwości do kupienia rzepów. One były takie słabe, że ja teoretycznie po jednym sezonie powinienem je wymienić, ale że nie miałem na co wymienić, to jeździłem na takich łobdartych, słabych, potem na łokciach jakieś ślady, a tutaj producent daje nam możliwość do kupienia osobno tych rzepków. I tutaj mamy, powiedzmy, po, żeby was nie skłamać, 5000 km są jak nowe. Także może i płacimy dużo, ale mega warto zainwestować, jeśli chodzi o lemontkę. Może nie tyle co lemontkę, a o możliwości tego, jak możemy ustawić lemontkę pod siebie. Dlatego, jeśli oglądasz teraz ten film, chcesz kupić lemontkę, a obejrzałeś mój poprzedni film, jaką daje różnicę, jak nie, no to zapraszam, jaką daje nam oszczędność lemontka, to jeśli nie fitowałeś się, to nie kupuj zwykłej, najtańszej lemontki, bo w pewnym sensie możesz sobie tą pozycją zrobić krzywdę. Ja będąc teraz wyżej na lemontce, w wyższej pozycji, mam lepsze osiągi niż miałem w pozycji niższej, bo moje ciało nie generowało takiej mocy, jaką generuje teraz w lepszej pozycji. Także drogo, ale warto i mamy dużo możliwości. Także jeśli pomogłem ci w decyzji wyboru lemontki, niekoniecznie akurat tego producenta i akurat tego modelu, to zostaw łapeczkę w górę lub w dół, komentarz i oglądaj inne filmy Worona Kolarzyny. Trzymajcie się, hej! Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic!